Prawie 1000 osób w koszulkach z wizerunkiem Jana Pawła II biegło ulicami Lubina podczas pierwszego biegu papieskiego, który został zorganizowany przez Regionalne Centrum Sportowe. Będziemy robili wszystko, żeby ten bieg w kolejnych latach był jeszcze większy i jeszcze więcej ludzi do nas przyciągał. Pierwszy na mecie był Dawid Kajbor ze Świecia. Kwietnia 2014 roku na zawsze pozostanie w głowach wszystkich Polaków. Właśnie tego dnia Jan Paweł II został ogłoszony świętym. Władze miasta wraz z Regionalnym Centrum Sportowym postanowiły tego dnia zorganizować pierwszy bieg papieski, który rozpoczął się punktualnie o godzinie 18:18. Dokładnie o tej porze w 1978 roku Watykan ogłosił, że Karol Wojtyła został papieżem. Habemus papam, kardynałem Wojtyła, sibi nomen imposuit Ioannis Pauli. No ja myślę, że wszystkim nam wrażenia i uczucia radosne towarzyszą, bo to, tak jak pan wcześniej powiedział, kanonizacja Jana Pawła II, wstąpił w poczet świętych, pogoda dopisała uczestników dzisiejszych uroczystości tu na Błoniach w Lubinie naprawdę bardzo dużo, uczestników biegu papieskiego bardzo dużo, z czego należy się cieszyć, zwłaszcza, że Jan Paweł II również był miłośnikiem sportu. Jeździł na nartach, wędrował po górach, pływał na kajakach, więc ci uczestnicy tego biegu jakby w dowód wdzięczności Janowi Pawłowi II również licznie dopisali. Przed biegiem uczestnicy odbierali jeszcze pakiety startowe. W sportowych wydarzeniach bardzo często bierze udział drużyna szpiku, której członkowie czynnie uprawiają sport. Wolontariusze byli również na biegu papieskim. Biegniemy również dzisiaj, ale biegniemy też po to, żeby też promować ideę drużyny szpiku. Oczywiście korzystając z tego typu imprez sportowych, rejestrujemy potencjalnych dawców w celu, żeby też również powiększyć tą bazę, gdyż widnieje w niej około ponad 400 tysięcy, a w niemieckiej jest to ponad 3 miliony, także różnica jest duża. Sportową rywalizację najpierw rozpoczął bieg dzieci na dystansie 200 metrów. Przedszkolaki z lubińskich placówek stawiły się licznie na ulicy Bolesława Chrobrego i po sygnale ruszyły do mety. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe medale i koszulki. Pielęgnuje się sport z racji tego, że pracuję w szkole, także jako WF-ista. Stąd i też moje dzieci tutaj są. I świetna impreza, doskonałe dystanse, jeśli chodzi o przedszkolaków, jeśli chodzi o uczniów ze szkoły podstawowej, no i dla dorosłych. Fajny dystans, 5400, to akurat jest dla zdrowia. Przygotowywaliśmy, nie mogły się doczekać, właśnie biegały z kuchni do pokoju, także to ścigało się między sobą. Był to krótki dystans, więc akurat chyba taki trening wystarczył. Wystarczający był dla nich dobry trening. Czułam się super. W ogóle Jan Paweł II jest dla nas kimś bardzo ważnym, szczególnym. Bardzo się cieszę, że pierwszy medal, który zdobył mój syn, to jest właśnie medal z wizerunkiem Jana Pawła II. Właśnie miałem zapytać, czy gdzieś wcześniej już brał udział w jakichś zawodach. Jak to w ogóle jest ze sportem u Państwa w rodzinie? No, u nas w rodzinie sport jest na pierwszym miejscu, tak? Starszy syn gra w Zagłębiu Lubin, Kubuś trenuje też w Akademii Rzeczka, więc staramy się aktywnie spędzać wolny czas.
Jako drudzy na linii startu pojawili się uczniowie szkół podstawowych. Młodzi lubinianie bardzo poważnie podchodzili do tej rywalizacji. Biegłeś pierwszy na metę, jak tu się czuję, powiedz? Bardzo się cieszę, szczęście mnie rozpiera. Jak długo przygotowywałeś w ogóle? No z 2 tygodnie, dobrze. Jak w ogóle traktujesz biegi lekkoatletyczne? No dobrze, to jest dla mnie przyjemność. Zajęło miejsce drugie, ale już jak biegłem, to same nogi mi się kręciły, tylko chciałam, żeby mnie ta dziewczyna, która mi tak cały czas deptała po piętach, mnie nie wyprzedziła, no bo trochę tak, ale same mi się nogi po prostu kręciły. Mięśni to nie czułem. Fajnie, że nam wodę rozdali, bo tak to już bym chyba sobie sam z plecaka nie wyciągnął wody. Na początku oczywiście była tam zgrzewka. I później, kiedy biegłem, na początku się nie zmęczyłem, tylko już tam pod koniec czuję się zmęczenie, no i ale się nie poddawałem, więc zająłem 4. miejsce. A rywal, patrzyłeś się, oglądałeś za nim, czy po prostu biegłeś przed siebie? Nie patrzyłem się oczywiście na rywala, biegłem przed siebie i zależało mi jedynie na dobrym miejscu. Lubię bardzo sport. Moim hobby jest piłka nożna i bardzo też lubię biegać. Czasami też się trenuję bieganie i piłkę nożną. Kulminacją rywalizacji był bieg główny. Prawie 1000 osób pojawiło się na linii startu na ulicy Mieszka I. 5400 metrów mieli do pokonania wszyscy śmiałkowie. Na mecie bardzo szybko pojawili się zawodowi biegacze. Zwycięzcą okazał się zawodnik z województwa kujawsko-pomorskiego. Fajnie się biegło, tym bardziej jak się prowadzi, to tak nie czuję się zmęczenia i w ogóle. Nie było źle. Jeżeli chodzi o pana rywalię, ktoś panu deptał po piętach, czy generalnie nie zwracał pana tu uwagi? Nie, no tylko do 2 kilometra. Potem ruszyłem swoim tempem, mocno porwałem. Tak ze 100 metrów mocnego rytmu dałem i no, uciekłem. W biegu głównym 2 miejsce zajął Maciej Miareczko z Włocławka, 3. Adam Draczyński z Nowosolskiej Grupy Biegowej. Wśród pań najlepsza była Edyta Lewandowska, reprezentująca Mennicę Królewską. Trasa fajna, aczkolwiek nie jest to łatwa trasa, bo są podbiegi, jednak siłowo trzeba być dobrze przygotowanym. Natomiast bardzo duży doping kibiców na trasie bardzo pomaga, dokładnie. Zapytaliśmy także innych uczestników o wrażenia z biegu. Jak się jest po chorobie i 4 dni się biega, to jest ciężka trasa. A tak ogólnie jak normalnie bym przyjechał w dobrej dyspozycji, to trasa dobra, choć wymagająca, bo wychodziły 2 takie fajne podbiegi plus tutaj 3 taki na końcu. Także fajna trasa. Mnóstwo ludzi, chyba też wspaniały doping, to pomaga? No na pewno pomaga. Wiadomo jak ludzie stoją na trasie i dopingują, to człowiek lepiej biegnie, tak? Szybciej. Trasa była przyjemna, najpierw było troszkę pod górkę, a później już od szkoły 8 z górki się fajnie biegło, także pierwsza klasa.
jakieś specjalne były przygotowania do tego biegu, czy nie? Nie, troszeczkę 3 tygodnie przed, że tak powiem, troszkę biegu, żeby rytm złapać i oddech. Ja ogólnie biegam dosyć dużo, jeżdżę na rowerze, więc dzieci zmobilizowałem, małżonki nie musiałem, bo na szczęście sama się mobilizuje z koleżanką, regularnie biegają. Także... No właśnie, proszę powiedzieć, ta trasa dla osoby, która już biega, była łatwa? Na pewno nie była trudna. Jest ze 2-3 górki są z tego, co ja naliczyłem. I jak ktoś trenuje, to sobie bez problemu z tym poradzi. Myślę, że bardzo przyjemna trasa. Czy będzie pan brał, to będzie już impreza cykliczna, będziecie państwo brali udział w kolejnych? Mam nadzieję, że zmobilizujemy wszystkich i jeszcze większe grono nawet niż te, w którym jesteśmy obecnie i będziemy się spotykać co roku. Trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji mieszkańców Lubina wśród kobiet zdobyły kolejno Anna Gałecka, Magdalena Kubiak i Dominika Czubaszek. Wśród mężczyzn Marcin Ławicki, Adrian Warzocha i Tomasz Lubaś. W kategorii kobiet mieszkańców powiatu lubińskiego pierwsze miejsce zdobyła Paulina Wityk-Szumna, następnie Małgorzata Wójtowicz, a trzecią lokatę uzyskała Justyna Dłubała. Wśród panów z powiatu lubińskiego najlepszy okazał się Filip Śmieiński, następnie drugie miejsce zajął Daniel Pazdej, trzecie Jarosław Kozłowski. Organizator przygotował także kategorię małżeńską, w której najlepsze okazały się pary Lachowscy, Machoń i Tokarczyk. Wyżej wymienione kategorie były wspaniałym dodatkiem do biegu. Tutaj na ten pomysł nagród dla najlepszych mieszkańców Lubina i powiatu lubińskiego wpłynęło 2 ludzi. Nasz prezydent, pan Robert Zaczyński i starosta, pan Adam Ryda. Podpowiedzieli mi Marek, a może by tak jeszcze uhonorować dodatkowo oprócz tych zwycięzców naszych mieszkańców, bo przecież to dla nich jest bieg. Jak najbardziej w przyszłym roku chcemy zrobić to jeszcze z większą pompą, zwiększyć limit uczestników minimum 2-krotnie i też minimum 6 mieszkańców Lubina i powiatu lubińskiego uhonorować nagrodami, bo dzisiaj ponad połowa uczestników wszystkich biegów to byli nasi mieszkańcy, mieszkańcy Lubina i okolicznych miejscowości. Data kanonizacji papieża Polaka zostanie w naszych głowach na zawsze. Również bieg papieski, który był zorganizowany właśnie, aby uczcić moment, w którym Jan Paweł II został ogłoszony świętym, na stałe zapisze się w kalendarzu lubińskich imprez. Już teraz wiemy, że doczekamy się kolejnych takich zawodów. Wspaniała inicjatywa pana prezydenta, żeby w ten sposób, na sportowy sposób uczcić święto, jakim była kanonizacja Jana Pawła II. Lubin, jak wiemy, jest miastem, w którym sport jest naprawdę szeroko uprawiany przez wiele grup osób. Pan prezydent wspiera sport, także wyszedł z taką inicjatywą, zwrócił się do nas, jako do spółki Regionalne Centrum Sportowe, spółki miejskiej, żebyśmy zorganizowali te zawody w imieniu pana prezydenta. Zrobiliśmy i jesteśmy z tego bardzo dumni, że mogliśmy uczestniczyć w takim wydarzeniu. Dzisiaj przepiękny bieg. Ja jestem wzruszony jako organizator tutaj razem z Piotrem. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby ten bieg wyszedł tak jak trzeba. Ponad 1000 uczestników we wszystkich biegach. Jest to imponująca liczba jak na pierwszy taki bieg. Ale to mieszkańcy Lubina lubią się ruszać. To wiemy od zawsze, a dzisiaj był bieg w szczytnym celu. Przy okazji kanonizacji naszego Jana Pawła II i Jana XXIII. Myślę, że to była najpiękniejsza forma uczczenia tej uroczystości. Nasz papież, wiadomo, uwielbiał góry, uwielbiał spacery, biegi, kajaki. Dlatego chcieliśmy tak przepięknie uczcić ten dzień. Thank you.
To jest pierwszy bieg papieski, debiut w Lubinie, liczymy na kolejne. No ja myślę, że tak, że to się wpisze już w tradycję Lubina, że taki bieg papieski będzie zawsze właśnie się odbywał. Słyszałem też wiele właśnie takich pozytywnych głosów, że trafiliśmy, czyli władze miasta, władze powiatu, w same jakby serce tego, czego ludzie się spodziewali. Cieszę się z tego tytułu i myślę, że właśnie to będą kolejne takie uroczystości. Mamy przekrój wszystkiego. Mamy piekarza, mamy zawodowca biegacza, mamy policjantów, mamy z urzędu panie za biurka, także przekrój społeczeństwa jest bardzo, bardzo szeroki i ten bieg jest dla wszystkich. Kanonizacja Jana Pawła II. No właśnie, kim był Jan Paweł II? Papieżem. Jakim człowiekiem, wiecie? Był człowiekiem wiary. Był dobrym człowiekiem.